tramwaj do Leśnicy jeździ co kilka minut. Dla osób korzystających z komunikacji miejskiej to najszybszy transport. Jednak dla mieszkańców budynków położonych najbliżej torów to zmora. I karetki jeżdżą co chwila, także jest bardzo duży hałas tutaj, na tej trasie. Rady osiedli, Leśnica i Złotniki wystosowały pismo do Urzędu Miasta z prośbą o pilny remont torowiska lub postawienie ekranów akustycznych. W petycji mieszkańcy podkreślają. Nie ma ani jednej minuty, aby była zupełna cisza i to przez całą dobę. Tak nie da się dłużej żyć. Wiadomo, jak tramwaje jeżdżą, to jest duży hałas. Jeśli chodzi o ekrany, myślę, że coś by na pewno dały, jakiś tam dźwięk by powstrzymały. Remont części torowiska jest planowany w ramach budowy tzw. osi zachodniej. Droga nazywana Aleją Stabłowicką ma połączyć obwodnicę Leśnicy z ulicą Kosmonautów. Otwarcie ofert przetargowych odbędzie się za 2 dni. Droga ma być gotowa w połowie 2022 roku. Miasto planuje remont drugiego odcinka do Leśnicy, ale dokładnie kiedy nie wiadomo. Planujemy wyremontować torowisko od ulicy Fildorfa aż do pętli Leśnica, właśnie włącznie z pętlą Leśnica, żeby mogło się to odbyć, powiedzmy, w sposób rozsądny, bez tworzenia nadmiernych utrudnień, to czekamy na to, aż nasze wrocławskie inwestycje ruszą ze swoim przetargiem. MPK zapewnia, że będzie mierzyć natężenie hałasu. Jeśli badania wykażą przekroczenie norm, do akcji wkroczą ekipy remontowe. Jeśli okaże się, że są przekraczane, to możemy tam na przykład dokonać pewnych prac konserwacyjnych, na przykład szlifować torowisko. I to może spowodować, że te tramwaje, które jeżdżą po tym torowisku, będą trochę cichsze. No to jak to osiedle, to głośno. No ale musi tramwaj jeździć, nie? Nie ma wyjścia. W ciągu 2 lat ma powstać nowe, ponad 2-kilometrowe torowisko tramwajowe z nowymi przystankami. Wrocław, Natalia Suszek.